Cześć, słuchajcie, ostatnio szukałem jakiejś szkoły narciarskiej, do której moglibyśmy pojechać po to, aby nauczyć naszego młodszego syna, który ma 6 lat, jazdy na nartach. Ze starszym synem, który ma teraz 14 lat, akurat rozpoczęliśmy naukę jazdy na nartach bardzo wcześnie, miał 2,5 roku po raz pierwszy. Wtedy udaliśmy się chyba do Polski, jeśli dobrze pamiętam, i tam miał pierwszą swoją lekcję w życiu z nauczycielem. Wjechał wysoko gdzieś na górę, która miała około kilometra. Zajęło to całą godzinę, żeby zjechać. Oczywiście nauczyciel go tam podtrzymywał i tak dalej. Także takie było jego pierwsze doświadczenie. Później gdzieś bodajże rok, to był 2013, rok później, to miał wtedy 3,5 roku, pojechaliśmy do Francji, do Chamonix. Tam wykupiliśmy też kilka lekcji, natomiast doświadczenie nie było za ciekawe, ponieważ były to dosyć drogie lekcje. Nawet grupowa lekcja kosztowała ponad 30 euro za godzinę. I do tego oczywiście, jak to Francuzi, kiedy słyszą język angielski, to zaraz stają jakimś okoniem dziwnym i po prostu pani uparcie, mimo tego, że wiedziałem, że mówi po angielsku, mówiła do wszystkich dzieci w grupie po francusku, a Jasiu, ten starszy syn, wtedy 3,5 latek, jak taki biedaczek na końcu, w ogóle nic nie rozumiał, a pani sobie napierdzielała po francusku, poszedłem i skasowałem te godziny, które były ekstra wykupione, bo doszedłem do wniosku, że to nie ma kompletnie sensu. Potem ja się zapisaliśmy do szkoły, która nazywa się Beskid Travel. To znaczy firma Beskid Travel prowadzi szkołę na Stubaju w Austrii, na lodowcu. I tam przez kolejnych kilka lat, nie pamiętam, 3-4 lata może, jeździliśmy raz bądź 2 razy do roku. Wykupowaliśmy tygodniowy pobyt, z tym, że sami płaciliśmy za zakwaterowanie i ski pass, natomiast Jasiu uczestniczył tylko w szkoleniach. Później ta firma, z tego co wiem, jakieś tam problemy się pojawiły z tym stokiem, w ogóle z tym, że ta firma oferowała same lekcje, a nie jakieś tam komplety wyjazdowe w stylu i zakwaterowanie, i lekcje łącznie. Tam ktoś z tego Stubaja, tej szkole lokalnej, to się nie podobało i oni przenieśli się na inny lodowiec austriacki, Moltarl Glacier to się nazywało, trochę dalej dla nas z Londynu, żeby tam dojechać. I też z tego, co tak na tych paru lodowcach byłem, to taka infrastruktura, powiem szczerze, najgorsza, jaką widziałem. Sam fakt, że na sam szczyt, na górę lodowca, gdzieś tam kolejka jakaś dwuosobowa czy trzyosobowa, taka krzesełkowa wjeżdżała, gdzie na każdym innym lodowcu to z reguły jest wagonik, duży wagonik na 30-50 osób, więc tam przy jakichś tam niewielkich, nawet porywach wiatru, gdzie nie trudno o to, żeby jakiś tam silniejszy wiatr wiał na górze, ta kolejka była po prostu zamykana. I to tak byliśmy tam 2 razy na tym Moltalerze i za oboma razami na górze niestety było zamknięte właśnie ze względu na wiatr, nie dało się dojechać i tak jakby połowę tylko tego stoku można było wtedy sobie używać. I po tym okazało się, że była taka sytuacja, że firma powróciła na Sztubaj, z tym, że powrócili na Sztubaj właśnie na warunkach tych Austriaków, którzy oni tam ustalili, że tego typu firmy, jak właśnie Beski Travel, może oferować tylko i wyłącznie szkolenia w pakiecie razem z wyjazdem. I szkolenie powinno się odbywać, czy też być dostarczane tylko dla klientów, którzy uczestniczą właśnie w tym wyjeździe grupowym, a nie dla ludzi z zewnątrz, tak jak my to robiliśmy. To już był taki okres, że Jaś tak naprawdę dosyć dobrze jeździł, więc on tam te nauki, wszystkie fajnie, te wszystkie szczeble tam przeszedł, to chyba było z 7 łącznie wyjazdów, więc naprawdę dosyć dobrze jeździł dzięki właśnie tej szkole, bo tutaj tą szkołę bardzo polecam. Tak naprawdę, jakby ktoś chciał, już chyba raz o tym mówiłem, nie jest to żadna reklama. Ja po prostu tak to chyba działa, że jak ktoś robi dobrą robotę, to tacy, powiedzmy, pseudo-influencerzy, jeśli nie można w ogóle jakimkolwiek influencerem nazwać, ale może adwokatem czy tam ambasadorem tej marki, darmowym jestem dla nich. Natomiast bardzo dobrą robotę zrobili z Jasiem. I później my przenieśliśmy się trochę do Włoch. We Włoszech parę razy jeździliśmy. Ja z Jasiem sam jeździłem też 2-3 razy w roku, w 3 doliny do Francji. Potem zaczęliśmy do Aosty jeździć. To jest po drugiej stronie Mont Blanc od Chamonix. Więc w tej Aoście, tam dosyć przyzwoite, fajne górki. Były ładne bardzo widoki. Natomiast zakwaterowanie samo w mieście, więc to nie było takiego klimatu. Tam kolejka rusza prawie że z centrum miasta na górę.
więc Aosta, no to po prostu tam, nie wiem, chyba 100-tysięczne miasto jest i supermarkety i wszystko, także tam takie wrażenie, nie ma takiego wrażenia wyjazdu wakacyjnego w góry, gdzie na przykład się do Neustift jedzie właśnie na Sztubaj, czy tam do Kaprun, czy nawet w Trzy Doliny, tylko po prostu mieszka się w mieście i na te 6-8 godzin wyjeżdża się kolejką w górę, jak się wraca, to z powrotem w taki normalny tryb się wpada, więc to od strony takiej może romantycznej nie było jakieś tam super, chociaż wtedy był też chary mały i dla nas to też trochę takie dogodne było, bo samo poruszanie się po sklepie i tak dalej z takim malutkim dzieckiem. Później w tej Aoście również znaleźliśmy taką szkołę brytyjską, która oferowała wyjazdy dla dzieci tutaj z Wielkiej Brytanii. Nawet oferowali coś takiego, że na tydzień, od tygodnia do 12 tygodni można było dziecko przenieść właśnie w Alpy. Tam normalnie program nauczania ten tutaj brytyjski dalej sobie leciał. Dziecko miało zajęcia tam powiedzmy od godziny 8 do 12 w południe, a później było jeżdżenie, treningi i tak dalej. Ta firma brytyjska, ona wynajęła w tej Aoście cały hotel. To nie, oczywiście nie jakiś tam wielki hotel, ale taki hotel tam 20 czy 30 pokoi miał. Więc w tym pokoju oni urzędowali, tak, w tym hotelu oni urzędowali tak jakby przez cały sezon. Te dzieciaki tutaj z Wielkiej Brytanii. I my tam pojechaliśmy, chcieliśmy się tam zobaczyć, jak to w ogóle wszystko wygląda. Z tym, że to było takie dwutorowo to poszło, ponieważ no, z jednej strony to nie było też tanie, tam 1000 funtów tygodniowo kosztował pobyt dziecka. Też nie chcieliśmy wysyłać go na tydzień, tylko myśleliśmy bardziej, że 3-4 może tygodni. To było tak w planach i to było przed COVID-em właśnie, bo to generalnie COVID wszystko pokrzyżował. Były takie plany, żeby go ewentualnie na 4 tygodnie wysłać tam. Z tym, że nam się tam do końca też nie podobało, ponieważ słuchajcie, no Brytyjczycy są jacyś specyficzni tacy i tak naprawdę powiem wam szczerze, że czuliśmy się trochę jakbyśmy jakimiś małpami w zoo byli, ponieważ no, tak naprawdę tam byli sami jacyś, same dzieci angielskie, rodzice gdzieś tam się jacyś kręcili przy tych właścicielach tej firmy, wszyscy Brytyjczycy, to my tam się patrzyli na nas naprawdę jak na jakiś, jakbyśmy z kosmosu w ogóle przylecieli, że jacyś Polacy w ogóle są i to dziecko tutaj będą uczyć i tak dalej. Tak naprawdę bardzo taki no, czuło się taki jakiś ostracyzm, bardzo mi się to nie podobało. Z tym, że z kolei na drugą stronę, żeby coś powiedzieć takiego pozytywnego, to była taka sytuacja, że zaprosili Jasia tam na 3-4 dni na takie testery, żeby tam dowoziliśmy rano. My normalnie sobie jeździliśmy sami, natomiast jego zostawialiśmy rano z tą grupą i on tam z nimi na górę wjeżdżał. I tam był taki nauczyciel, i ten nauczyciel to był taki wielki facet, taki dosyć potężny i tak dalej. I on miał chłopaków zabierać, czyli Jasia, jeszcze jednego chłopaka, i tam z nimi sobie jedzie. Wiezu, jak ten człowiek w ogóle sobie da radę na nartach? Okazało się, że koleś ma zarąbiste umiejętności. I powiem wam, że w ciągu tych 3 dni, które Jasiu spędził z tym drugim chłopakiem i z tym nauczycielem, oni tam sobie jeździli. No to po prostu wtedy miał, poczekajcie, no za 4 lata, bo to przed COVID-em było, lat temu, no to 10 lat, no to tak zapieprzał z czarnych szlaków, ze wszystkiego, po prostu ten koleś taki, dzięki temu kolesiowi taki progres zrobił, że no nie wiem, mnie to naprawdę zszokowało, bo tym bardziej, że ja z nim zawsze jeździłem, no widziałem on jako to dziecko 8, 9, 10-letnie, no gdzieś tam ja na snowboardzie ścigaliśmy się, już widziałem, wiadomo, że na nartach się szybciej jeździ niż na snowboardzie i tam potrafił jakieś tam prędkości wyciągać, ale tej odwagi, jakiej nabrał i takiej pewności siebie właśnie dzięki tym 3 dniom z tym nauczycielem, to mnie naprawdę po prostu zszokowało. Później przyszedł COVID, jeszcze przed samym COVID-em była taka sytuacja, że my dosłownie byliśmy na ferie w lutym, gdzie tak naprawdę chyba 2 dni później pierwsze jakieś przypadki w tych północnych Włoszech odkryto. My do Madonna di Campiglio pojechaliśmy wtedy z Jasiem we dwóch i jak wracaliśmy, to już tam właśnie pierwsze coś tam było, że już się zaczyna COVID. No i potem COVID dowalił i potem mieliśmy przerwę w tych wyjazdach. No i teraz znowu organizujemy, tak naprawdę wróciliśmy właśnie do tego i gdzie się udać na te narty. Zacząłem w zeszłym tygodniu patrzeć na różnego rodzaju opcje. No i zależało mi właśnie na tym, żeby, no takie, ja jeżdżę na snowboardzie, a nie jeżdżę dobrze na nartach. Jako dziecko jeździłem, ale potem miałem nogę skręconą i przez 10 lat wypadłem z gry, czyli jako taki 12, 13, 14 latek coś tam jeździłem, ale jak już wróciłem z powrotem, to wróciłem na snowboard. Ja na snowboardzie od tam 20 lat prawie jeżdżę, natomiast no nie potrafiłbym chłopaka 6-letniego nauczyć się jeździć, no nie, chyba bym biegał za nim, nie wiem nawet jak dokładnie. Jasiu za bardzo się do tego nie pali, żeby go uczyć, bo on to tam, no jedzie na narty, to chce swoje robić, natomiast no, jeszcze tutaj takie coś było, że ze szkoły też były wyjazdy od Jasia, od tego starszego syna tutaj z Anglii robili, to też autokar, pyk na tydzień, na ferie zimowe, więc też tam gdzieś do Austrii czy do Włoch, więc to też jest taka fajna opcja była, ale w tym roku zrezygnowaliśmy z tego i postanowiliśmy po prostu wszyscy razem pojechać i też właśnie zatroszczyć się o tego 6-latka, o naszego Harego Małego i
Zacząłem szukać różnych szkół w różnych miejscach. No i tak, oczywiście wiadomo, że człowiek patrzy na to, przecież nie pojadę, nie jestem jakimś tam super krezusem, którego stać na to, żeby, nie wiem, 2-3 razy w zimę jechać na tydzień, gdzie mnie tydzień będzie kosztował 5000 funtów na przykład. Szukaliśmy jakiegoś zbalansowanej oferty pomiędzy tym, co miejsce oferuje, ale też zakwaterowaniem, no i też szkołą, i też co szkoła oferuje. No i dosyć ciężko było znaleźć, ponieważ jak znajdowaliśmy w miarę tanią szkołę, to było bardzo drogie zakwaterowanie. Jak była w miarę spoko, powiedzmy, zakwaterowanie dobre, to szkoła na przykład była droga. Albo szkoła na przykład okej, zakwaterowanie dobre, ale szkoła oferuje tylko 2 godziny dziennie. I to takie wszystko w ogóle nie można było trafić. No i na końcu mówię, dobra, to siądę z powrotem do tego, co się dzieje tutaj z tym Bezki Travel, czy oni tutaj również to dalej robią na tym Sztubaju. Ja czy wiedziałem, że robią, ale chciałem tak przyjrzeć się dokładnie tej ofercie, a nie uderzałem do niej od razu, ponieważ pamiętam, że w zeszłym roku, kiedy szukałem, to tamte oferty dosyć wcześnie były pobukowane, więc tak nawet ten Beskid Travel nie pojawiał się na moim radarze. No i przysiadłem jeszcze raz, przyglądałem się ofercie, no i okazało się, że oferta jest dosyć atrakcyjna. To znaczy tutaj z tego całego układu no tak naprawdę chodziło głównie o cenę bo wiadomo, gdzie to jest, wiem, że to jest bardzo dobrej jakości, są stoki i tak dalej, wszystko jest sprzętowo ogarnięte. Znam szkołę, bo jest bardzo dobra szkoła. No i tutaj jeszcze ta cena była taka w miarę się przyzwoita okazało i zaplanowaliśmy właśnie na luty, mamy wyjazd zakupiony. I w sumie z tego się najbardziej cieszę. Nie cieszę się z tego, że w ogóle jedziemy, że ja jadę, bo już człowiek tyle razy był. Natomiast cieszę się, że ten Harry, jako ten 6-latek, bo 27 stycznia skończy 6 lat, w końcu na te narty wsiądzie. I to jest naprawdę dla mnie takie super ważne. Miał jakiś tam mały epizod we Włoszech, byliśmy w tej aoście i tam wykupiliśmy chyba godzinę czy dwie, ale on biedny przez cały ten wyjazd, to tak, to już chyba było, nawet nie wiem, czy to nie był COVID. Ale on czegoś się nabawił i po prostu no, żygał tak jak pies. Ja nawet w restauracji kiedyś na stoku z nim siedziałem i Kasia z Jasiem jeździli, a ja z nim siedziałem na obiadku. Coś tam sobie jemy, siedzimy, bo tak się dzieliliśmy opieką nad nim. No i on po prostu ludzi pełno, a on na ten pół, na stół, na kask, na rękawice, wszystko po prostu zażegane. Miał jakieś zatrucie, 2-3 dniowe. No po prostu ten wyjazd był strasznie, strasznie nieudany. A co do świąt? Święta mamy zaplanowane też w fajnym miejscu, Niemcy i Holandia. Mam nadzieję, że będzie mroźnie, że będzie śnieżnie, ponieważ ostatnie kilka świąt spędzaliśmy tutaj w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii święta są moim zdaniem do dupy. Jedyne co jest, to jest po prostu komercja. Anglicy, którzy w ogóle, nie wiem, dla mnie nieobchodzenie Wigilii, no okej, taka tradycja. Drugi dzień świąt to już są pogonie za zakupami. U nas jednak w Polsce te 24, 25, 26 to są bite święta. To zawsze lubiałem. W Niemczech tak samo jest to obchodzone, więc wyrywamy się stąd już 21 grudnia w moje urodziny. Wracamy dopiero przed Nowym Rokiem i taką objazdówkę właśnie robimy po rodzinie Niemcy Zachodnie, potem na drugą część wjazdu do Holandii. Jedyne tutaj w Londynie to są może te takie jarmarki, które, znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Nie jaram się tym, że to są te jarmarki świąteczne, ponieważ to jest jakaś tam kopia tych europejskich tak naprawdę, a takie skomercjalizowane jarmarki jak w Hyde Parku na przykład, no to już po prostu jest jakaś masakra, bo tam to macie tak jakby nawet nie świąteczny jarmark. To jest taki świąteczno-jarmarczno jarmark, gdzie, nie wiem, muzykę techno na przykład można usłyszeć, bo się kręci jakieś świecące koło, na którym się można pokręcić. Oczywiście są jakieś takie pseudo-udające, romantyczne, zimowe klimaty, stragany. Natomiast ogólnie w tym roku wprowadzono tam nawet opłaty w ogóle za to, żeby wejść na ten jarmark. Więc dla mnie to jest po prostu dno totalne. Tutaj w Anglii jest to po prostu święta Bożego Narodzenia w Anglii, to jest dno takiego, jakiego nie widziałem, naprawdę. To już myślę, że wolałbym chyba spędzić te święta w jakimś, nie wiem, cieplejszym nawet klimacie, gdzie zawsze mnie też dziwiło, że w Miami są święta i są Mikołajowie w lato, tak? No ale tak to jest, wyrywamy się stąd. Europa, objazdówka. Także tyle, na razie. Trzymajcie się i pół, i słuchajcie, jakbyście chcieli dzieciaka nauczyć jeździć na nartach, uderzacie do Beskid Travel. Pa.